Orędzie 126 29 kwietnia 1977 roku. Wspomnienie świętej Katarzyny sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła. Mój plan. To jest moja godzina. Nikt nie zdoła zniszczyć mojego planu, który już dawno przygotowałam dla uratowania Kościoła. Punktami strategicznymi tego planu jesteście wy, kapłani, synowie mojej szczególnej macierzyńskiej miłości. Mój plan może się urzeczywistnić jedynie przez was. Nie do was jednak należy znać go szczegółowo. Wystarczy, że ja go znam, ponieważ jestem waszym wodzem. Wy macie wszyscy słuchać ulegle moich rozkazów i pozwolić mi się prowadzić. Nie pytajcie, dokąd was prowadzę. Postawię każdego z was na właściwym miejscu. Niech każdy stara się jedynie dobrze spełnić swoje zadanie. Niczym innym niech się nie zajmuje ani się nie martwi. Na mnie spoczywa zadanie ułożenia wszystkiego zgodnie z moim planem, który moje niepokalane serce już dawno przygotowało w świetle Bożej mądrości. Niektórzy z Was, Będą wezwani, by walczyć na pierwszej linii. Otrzymają światło i siłę do odparcia ataków ze strony tych, którzy będą usiłowali zniszczyć prawdę zawartą w Ewangelii mego Syna Jezusa. W waszych ustach będzie miecz obosieczny, by demaskować błąd i bronić prawdy. W jednej ręce będziecie trzymać różaniec, a w drugiej krzyż mojego syna. Będziecie do niego przyciągać coraz więcej dusz, w miarę jak coraz intensywniejsza stawać się będzie walka. Zostaniecie przyobleczeni w ogień najczystszego światła ducha świętego, by spalić wszelką ciemność błędu. Dzięki Wam w końcu prawda go usunie. Inni będą powołani do pozostawania na linii wsparcia. Będą musieli wiele się modlić i cierpieć. Wielu z nich będę musiała poprosić o tak wielkie cierpienie, że jego szczytem stanie się ofiara z życia. Tych będę umacniać moją stałą i nadzwyczajną obecnością. Moje niepokalane serce stanie się ołtarzem, na którym zostaną złożeni w ofierze dla zbawienia świata. Oto wzywam Was, Moi synowie kapłani ze wszystkich stron świata, każdemu zostało wyznaczone jego miejsce.